Cześć. Chciałem się z Wami dzisiaj podzielić pewną inspiracją ogrodową. Jak widzicie, byłem niedawno na wycieczce rowerowej i w pewnym parku zauważyłem piękną ozdobę wykonaną z witliny. Tak jak tutaj widzicie, jest to para, mężczyzna prawdopodobnie, ponieważ tutaj ma taką mm, kamienną głowę, taką twardą głowę. No a obok jest zapewne pani, która jest bardziej delikatna. Także pięknie to wygląda, a za chwilkę pokażę Wam, jak ona jest mniej więcej skonstruowana. No to jeszcze raz. Jak widzicie, jest to rzeźba wykonana całkowicie z wikliny, z dodatkiem jakichś tutaj kamyków. No i naprawdę pięknie się to komponuje z taką betonową ławeczką. Także jest to na pewno inspiracja dla każdego, aby sobie coś takiego wykonać. Na przykład we własnym ogrodzie. Tutaj widzicie, że ta wiklina jest już dosyć stara. No i ciężko powiedzieć, jaka to, jaki to jest rodzaj wikliny, bo jest wiele wierzb. No ale musi to być zdecydowanie jakaś taka dosyć giętka. Ta wiklina. No i tutaj widzicie, że jest tutaj zastosowany jakiś taki stelaż wykonany z bardzo grubego drutu. Tutaj go właśnie widzicie, czyli ta cała dłoń jest wykonana z drutu, a w ten drut po prostu jest wpleciona właśnie taka, taka wiklin, takie wiklinowe gałązki. Myślę, że jest to bardzo fajna rzecz do wykonania. Nie wymaga ona jakiegoś wielkiego kunsztu. Wystarczy tylko posiadać właśnie taki odpowiedni drut. Tutaj o, tutaj widzicie nogę. Też ta końcówka jest właśnie wykonana z drutu. Tutaj do końca nie, ma, nie jest wypełniona aż tak wikliną, być może ona się w jakiś sposób zużyła, ale widać, widać właśnie ten szkielet. Myślę, że bardzo fajna sprawa i sam się zainspirowałem taką rzeźbą, i myślę, że spróbuję ją w jakimś tam stopniu przenieść tą ideę do mojego ogrodu. Także myślę, że kiedyś tam podzielę się z Wami moją kompozycją. Dzięki śliczne i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.